Okej, to zacznie się dziać teraz. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not gonna be an issue, because everything's gonna go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem. But you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Eddie, Norm, you got the van. Franklin idzie z nami. Ziomuś jest ode mnie, z ekipy. Kurde. Wsiądź do samochodu. My jedziemy sobie zwykłym samochodzikiem. See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. Udaj się do jubilera. Okej, jedziemy spokojnie. Bardzo spokojnie, jak na wojnę, oni będą jechać, chyba. All right, you got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. No, spokojnie, tutaj musi się Franklin uczyć. I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Hey, Mike, you worry? Did you pick the wrong people to come along on this? Remains to be seen. We'll have a good driver waiting outside with bikes, and they'll lead you out of there. The hacker should earn their paycheck by getting us longer inside, but the guns are questionable. Well, everyone in the store is gonna be out. You won't need no crowd control. Maybe, but they're still part of the team. No tak, ale jakbym miał mieć wszystkich idealnych, to kuźwa bym kasy nie miał. Idola nie ulegnie zmianie, okej. Spoko, będę rozwijał, myślę, tego jednego ziomka chcę z Invadera rozwinąć na pewno. Ale to w innej akcji, właśnie gdzieś, gdzie będziemy prędzej się strzelać niż potrzebować hakiera dobrego. Tutaj pierwszą akcję chcę zrobić, tak jak mówiłem, bez zbytniego strzelania, dlatego wziąłem słabszego strzelca, żeby mieć jak największy zysk. Alright, this is it up there. There's a way through the site, up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. Dobra. Wysiadamy. Powiedziałem, wysiadamy. Co ja mam zrobić? Co ja mam tam podjechać centralnie? Pod to miejsce? O Boże, serio? Dobra, nieważne. All right, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. Okay, czyli teraz jesteśmy Franklinem. Spoko. No, z Franklinem musimy udać się na dach, żeby wpuścić trochę gazu do wentylacji. Excuse me, exterminator. Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on. A, teraz muszę jakoś inaczej. Aha, tędy po prostu. Dobra, nieważne. Nieważne, wchodzimy. Pamiętajcie, że z zejściem mogą być problemy, tak? To jest właśnie największy problem, zejście. Ale po dachach się nawet śmiesznie, powiem wam, chodzi czasem, jak za czasów, jak się montowało internet w firmie, w Przemyślu, to no, czasem trzeba było wejść na dach, czy to w kościele na jakiś strych, czy na wieżowiec w Przemyślu, ale no, było fajnie, było warto takie praktyki mieć. Spoko, dobra. Gdzie mam teraz iść? Tędy chyba, tak, tędy. Tędy. Almost there. We're in position, waiting on your signal. Just gotta get where I can throw this. Ja mam coś rzucić, tak? A czemu aż tutaj?
Ha, bo ja stąd będę rzucał pewnie. Fajnie, że na mnie czekacie, kurde. Dajcie mi wejść. No fuck, znowu to samo. To jest to samo znowu co ostatnio. Czyli człowiek jak już się tu rozpędzi z wchodzeniem, to po prostu zlatuje później. To byłby dobry Assassin's Creed, nie? Tam wieża, tam wieża, tam wieża. Tam wieża i tam, i tam, i tam, i tam. Dobra, broń, gdzie to jest, co ja mam rzucić? To jest gaz BZ. Przytrzymaj prawy, aby wymierzyć rzut, naciśnij lewy, aby rzucić. I jak mam rzucić? Trafiłem? Okej. Jeszcze? That was it. They going out. Do you love her? Well, I love her a lot. I wasn't thinking it was. Think about it like this. I mean, I always say that. I told them to fix that goddamn AC. What's going on? Ooh, jak smutno. Dobra, my wbijamy. Teraz Michael. Dawać mi Michaela tu. Go, 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 go! Co ja mam robić? Naciśnij przy gablocie, żeby stojąc. Dobra, ukradnij biżuterię. Nieważne, nacisnąłem Już wiem, co to robi. Dobra. Wybijaj wszystko, wybijaj wszystko. Minuta 20, okej, nieważne. No wybijaj! Kuźwa Boże, on się porusza jakby nie mógł. Skitu. Śliski szajs. Dobra, jeszcze bierzemy, jeszcze bierzemy, jeszcze bierzemy, co tu jest tylko. Dobra. Tu jest jedna szybka. Wszystko? Dobra, uciekamy. Ja dalej jestem w ogóle Michaelem, chyba jo. Nie wiem, gdzie mam jechać, jadę za nimi. O fuck, policja nas goni, idę tak mocno. Strzelają do mnie! Myślałem, że to będzie coś bez aż takiej strzelaniny. Boże. Fuck! Okej. Okej. Czyli wszystko na razie idzie chyba po naszej myśli, oprócz tego jednego ziomka, co się wywalił. Okej, fajnie. Co dalej? Fajne w ogóle miejsce tutaj do przejechania. Ciekawe, czy da radę tak przejechać ogólnie ten bez misji. Ciekawi mnie to. Fajna trasa byłaby do przejechania właśnie. A jedziemy we dwóch w ogóle. I gdzie jest Franklin? Fajnie, sam bym sobie tak pojeździł na motocyklu po kanałach. Aha, plan nie wypalił, super. Dobrze, dobrze słyszeć, coś tak się spodziewałem, że tak będzie. Wow! Hang in there, boys. I got this covered. Keep driving. The bull bars on this truck should help us with the cops.
Dobra. Pyk! Zadgniesz, zanim udasz się do miejsca. O fuck. Nie mam jakiejś innej broni do strzelania. Dobra, zdejmuję ich po kolei. Dobra! Nice! A ja też chyba tędy przyjadę, nie? I should have paid for a better gunman. What happened to his part of the score? All right then, good work. F. Aha, czyli to jest ten? Czyli co, załatwiłem kolesia słabego od broni, ale tak na dobrą sprawę on się wywalił na motocyklu i że lepszego kolesia od cingli, bez kitu. Głupie to trochę tak. Eddie Page od razu, tylko że oni mieli tak dużo chyba. Super. A na przykład nasz ten? Aha, ten słabszy umarł, no tak. I thought I was gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man. Okay. Oh, yeah, we did it, baby. We did it. Okay. Fuck. I co, i tyle? Zrobiliśmy, udało się. W sumie nie wiem. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie jeszcze. All right, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. Man, that shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Dobre ziomki. Oh, man. We're back in action. Wracamy do akcji, no i prawidłowo. Będzie, że misja ukończona, czy coś? Skok ukończony, robótka u jubilera. No i pewnie i tak, no dokładnie. Czysty przejazd. Szybki chwyt, 0,58. Dola ekipy, dola Lestera, dola Franklina, Michaela, 721 tysięcy, bardzo fajnie. Spłata Madradzo 2,5 miliona, łup 4,5 miliona. No i tak jesteśmy do przodu przecież w takim razie. Jeżeli już Madrazo spłaciliśmy od razu. Jednym skokiem. Bez kitu. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, alright? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, alright? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Okej, gdzie my jesteśmy? Nieważne. Klub ze stripteasem. Dobra, wyjdźmy stąd, zanim mi zablokują filmy na YouTubie, nie? You can't go in there without a girl, fool. I know MMA. Czy oni coś mnie... Czy oni chcą się ze mną bić? Dlaczego oni się chcą ze mną bić? Ty frajerzy głupi. Spadaj. Ty śmieciu. Masz, pyk ci w mordę. Pyk, pyk. Co drugi zna MMA i Mexican Martial Arts? Tak jak to powiedział? Pyk, a ja znam kop w buta. Normalnie kop w buta, Boże. Kop w twoje jajca, kolesiu. Też to znasz? Też to znam, kurde. A, bo ja poszedłem w ogóle chyba... Aha, dobra. W sumie skopałem ich dlatego, że mnie nie chcieli wpuścić w miejsce, do którego nie powinienem pójść. Ale widzicie tego koksa Franklina, on się nie pieprzy tak łatwo. Dobra, nieważne, wszystko co powiem w tym strip klubie to będzie brzmiało dosyć dziwnie. Więc ja się zmywam. Szczególnie, że mnie psiarnia teraz goni. Okej, nieważne, muszę się zwinąć. Nie, tylko nie Los Santos. W Sandras nigdy bym nie powiedział tylko nie Los Santos. Ale tutaj niestety tak. Fuck! Uhu!
sobie o supermocy Franklina nagle. To jest takie, no on ma przecież supermoc. No tak, bogaty, a co zapomniałeś? No chyba tak. Chyba zapomniałem trochę. No ale to się nie martw niczym. No spoko, nie martwię się, okej. Okay. No i tak właśnie sobie przypomniałem o supermocy. Dobra. Zmieniam auto w takim razie. Nie powinni mnie wtedy rozpoznać teoretycznie. Tak naprawdę po prostu chcę innym autem odjechać tam. Takimi autami Franklin powinien jeździć. To są auta na jego skilla. Patrzcie, jak to świetnie zrobiłem. Bokiem jedziemy. Pyk. Nigdy się nie domyślą, że ktoś tędy jeździ. I do wody. I przez wodę. I pyk wyżej. Karabinek jest dostępny w szerokiej gamie kolorów. Nigdy nas nie złapią. W ogóle może podjadę i zobaczę, co tam u tego frajera słychać. Kurde. Ja się tu biję z ludźmi, nie? Rozumiesz, o co chodzi, ziomek? Ty mnie nie denerwuj. Ostatnio ukradłeś mi pewną rzecz, nie? Co ty do mnie mówisz? Co ty do mnie powiedziałeś, ziomek? Dobra. Zlituję się nad tobą, kolego. Okej, jedziemy dalej. Woohoo! Koleś mi ukradł kiedyś pieniądze, mówię wam. Tutaj, to mówi właśnie Frank. Nie! Fuck! Nie tam! Tam już jest woda! A ja chcę jeździć! Nie! Straciłem auto! To w końcu musiało ujść gdzieś, mieć ujście. Boże, dobra, nieważne, a zdupiłem. A się umyłem trochę od razu, przynajmniej. Może z tego brudu się trochę otrzepiesz, Franklinie. Masz za dużo, Franklin, pieniędzy chyba, bo 500 tysięcy, które miałeś przed chwilą, plus teraz 200 tysięcy z napadu, to kuźwa, ty tu będziesz pieprzonym milionerem za chwilę. Chociaż 2,5 i tak już do Madrazo poszło. Dobra, gdzie ja jestem? Jakaś robota się na mnie patrzy. Coś do mnie wrzeszczysz, koleś? Hey, dude. Hey. Co tam? What it do? Motherfucker. Fucking cocksucker. Would you fuck off? I'll take you down. O ty śmieciu masz! Podbródkowy prawy. Rozpykany koleś. Co, jeszcze? Jeszcze coś do mnie fikasz w ogóle? Widzicie? Bycie Franklinem to jest nie tylko załatwianie spraw biznesowych, ale też utrzymywanie porządku na swojej dzielni, w swojej dzielnicy. Widzieliście, coś zacząłem, ja się go grzecznie pytam, co on porabia, a on do mnie kaksaker, no... No naprawdę, nie rozumiem takich ludzi. No, dostał podbródkowego normalnie prawego i się załamał chłopak. No widzieliście, no biali normalnie tam do mnie, hej ziomek, hej, no siemanko! Ziomalu, nie? Tak jak ten na motocyklu, a ten nie, ten musiał inaczej, to widać. Widzicie, to jest jego klon. Co? O! Wow! Zrobił unik! Pyk! Z buta! Ten drugi mnie za to. Shit! Fuck, pobiją mnie tu zaraz. O, shit. Ale dostałem strzała. Ale żem wyrwał. Dobra, bo oni mnie zaraz pobiją, bez kitu. Chociaż. No co? No co, ese? Fuck off, gone. Fuck off. No chodź. Man, you a genetic experiment gone wrong, dog. Teraz tak? Teraz jesteś taki twardy? Ale nie, ładnie zrobił unik, powiem wam. Naprawdę, to było ostre. To było dobre. Dobra, ten jeszcze koleś chce dostać. Pyk! I teraz jak?
Kuźwa! Goniliście mnie, pobiliście mnie przed chwilą, frajerzy. Dobra, to jest policja mnie goni. Boże, ten Franklin to naprawdę jakiś taki nadpobudliwy po prostu. Wszystkich bije, idzie na budowę i się bije z ludźmi. Wbija się nogą w samochód tylko po to, żeby go zatrzymać, bo ma żółte światełka. Wywala z niego jeszcze babkę i odjeżdża. Takie rzeczy to tylko Franklin potrafi. Michael by tak nie zrobił nigdy. Ale ta łódka jest spoko. Takie łódkowe, kurczę. O fuck, prosto w policję. Myślałem już, że mnie nie zauważą. Fajna ma te światełka, bez kitu. Dobra, zrobię tak. Tu ich ominę. Nie powinni mnie tu widzieć. Okej, teraz tu. No i generalnie zgubiłem już tę policję. I mam fajne autko do jazdy. Teraz siadłoby jakąś misję w sumie wybrać. Tak, mamy tu to te. Tonia. Ten znak zapytania. Michael. I. Beverly? To był chyba ten koleś od zdjęć, nie? Beverly. My jesteśmy tutaj, tak strasznie daleko. Do tego znaku zapytania podjedziemy. To było takie Beverly znak zapytania? Tonia znak zapytania? A Tonia jest u nas w domu chyba. Tonia, to nie jest Tanisha. Tanisha to jest chyba jakaś ta dziewczyna tego Franklina czy coś. Która mówi do niego, że musi dorosnąć. Empos 25 straci życie 25 raz. No nieźle, Empos. Gratulacje. Dla ciebie. Ciekawe, co to się tak pojawia, dlaczego to się tak pojawia. Przypadek, że Empos 25 traci 25 raz życie w GTA? No chyba nie. Ty. Prawo. I lecimy dalej. Pyk! Włączyłem super umiejętność w złym momencie, niestety. Trochę za późno. Tam. Dobra, teraz jest dobry moment, bo teraz chcę zrobić sobie tak. Chcę sobie przejechać tak. Ha! Patrzcie, jak ja teraz przejeżdżam na tej super umiejętności. Kto by tak zrobił? Ciekawe. O, dobra. Aż taka super nie jest ta super umiejętność. Ups, sorry. Fuck, nie chciałem jej przejechać. W sumie mogłem użyć super umiejętności. O nie, Tonia to jest ta, no tak. Nie. Dobra ludzie, myślę, że w tej serii odcinków to było na tyle. My sobie się tu zatrzymamy i kolejnym razem zrobimy sobie chyba w końcu dopiero misję z Tonią, bo dzisiaj już nie mam na nią siły po prostu. Ta babka jeszcze do mnie coś puruje mordę. Co ona chce? Co ty chcesz? Co ty chcesz? Co ty się prujesz? Masz jeszcze jakiś problem? Kuźwa, pruje się do Franklina, no bez kitu. Odjadę stąd może jeszcze. Dobra, w takim razie tak jak mówiłem, dzisiaj to było na tyle, jeżeli wam się seria odcinków, jeżeli wam się te odcinki podobały, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapki w górę pod nimi. I jeszcze raz dzięki za oglądanie i na razie.